Jeżeli byliście u nas na kursie, to na pewno mówiliśmy wam, jak ważna jest palpacja, że warto ją rozwijać, że to jest narzędzie, które będzie się stawało lepsze wraz z wami. Czyli wzroku niestety już będzie tylko gorszy, nie poprawicie go, słuch będzie tylko gorszy, ale palpacja może naprawdę bardzo mocno się rozwinąć. Jeżeli wy się będziecie rozwijali jako terapeuci albo masażyści, to i wasza palpacja będzie się rozwijała, tylko trzeba traktować ją bardzo poważnie, że jest fajne narzędzie do szukania problemów w ciele waszych pacjentów. Są ćwiczenia, które mogą wam pozwolić rozwinąć palpację. My wam pokażemy teraz dwa ćwiczenia. Jedno będzie bardzo fajne do szukania takich miejscowych problemów, a drugie będzie takie bardziej rozwijające wasze czucie głębokie, waszą percepcję. I teraz tak. Czego potrzebujecie? Potrzebujecie jakiejś twardej powierzchni. Stół do masażu mógł być trochę za miękki, więc wziąłem sobie atlas, którego nie polecam. I teraz tak. Biała kartka. I kiedy wy nie widzicie, macie zwinięte oczy, albo po prostu nie patrzycie się, ktoś podkłada włos, kładzie to na białą kartkę i przykrywa długą białą kartką. I teraz tak. Delikatnie opuszczami palców przesuwacie od góry do dołu i staracie się wyczuć ten włos, jak on biegnie. Długi włos. Mamy tutaj, na pewno ten włos jest, na pewno jest, na pewno jest, na pewno jest, więc ułożył się w taką literkę C przeciwną. Możecie trochę utrudnić sobie sytuację, kładąc kolejną kartkę i staracie się wyczuć, czy to rzeczywiście jesteście w stanie coś tam wypalpować. Kolejną kartkę, oczywiście można kłaść te kartki więcej i starać się tę swoją palpację podszkalać. To, że wiadomo, że gruby włos jest przecięty, to też będzie trochę inaczej. Więc można sobie zawody zrobić na podstawie swojego włosa. Ile kartek potrzebujecie, żeby coś tam wyczuć? Bardzo fajne ćwiczenie, szczególnie do szukania punktów spustowych. Bo my też w takim teście powięziowym będziemy szukać jakichś lokalnych zmian. To będzie lokalna przesuwalność powięzi, test lokalnej przesuwalności powięzi. Będziemy robić to w taki sposób i te ćwiczenie rzeczywiście pomoże nam rozbudować tą umiejętność. Polecam serdecznie. Kolejnym ćwiczeniem palpacyjnym, które bardziej rozbuduje wasze czucie głębokie, taką nie tylko waszego ciała, ale tego też, co dotykacie, jest praca z ręcznikiem, bądź tak jak w naszym przypadku podkładem jednorazowym do stołu do masażu. Czego tego ćwiczenia potrzebujecie? Potrzebujecie śliskiej powierzchni, a może być to stół do masażu, może być to zwykły stół, może być to podłoga. Potrzebujecie właśnie ręcznika, jakieś szmatki albo właśnie podkłady, jak mamy to my. I teraz tak, wychwytacie na równej wysokości podkład. Teraz tak, zamykamy oczy. Najlepiej byłoby, gdybyście poprosili, żeby ktoś mi te oczy zasłonił, żebyście zasłonili jakimś tam opaską, przepaską, czymkolwiek, dlatego żebyście nie chcieli przypadkiem zaglądać, gdzie to jest. Ktoś kładzie wam jakiś przedmiot, może być ciężki, może być lekki, będzie lżejszy, to będzie oczywiście trudniej. I wy staracie się poczuć na zasadzie poruszania ręcznikiem czy podkładem, gdzie on jest, jak on daleko znajduje się od was, po której stronie i ewentualnie możecie pobawić się też w ten sposób, co to jest za przedmiot, ale jakby nie dokładnie, tylko czy to jest duży przedmiot, czy to jest mniejszy przedmiot, jak on ma więcej powierzchnię. I teraz ja czuję, że jest coś z lewej strony, mniej więcej na środku drugiej części stołu do masażu, czyli taki 1,30 m ode mnie, gdzieś na połowie. I to może pomóc waszej palpacji jak najbardziej fajnie przyjść do praktykowania. Oczywiście określenie jest trudne, natomiast wiedziałem, że jest w połowie drugiej części, a już wiem mniej więcej, jaki wymiar ma stół do masażu, więc można sobie coś takiego strzelić. Bardzo fajne ćwiczenie do rozbudowania waszego czucia głębokiego.